Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będziemy rzucać okiem na nowy dysk od Plex Store'a. Zobaczcie, to jest model M6S, czyli następca dysku, który sam mam w komputerze, sam używam już ponad rok, czyli M5S. Troszeczkę nowsza generacja, troszeczkę zmian. Dzisiaj sobie zobaczymy takie podstawowe rzeczy, przede wszystkim jak dysk jest wykonany, jakie ma parametry i już niedługo wkładam go do komputera, zaczynam testy. Będzie to w tej chwili trzeci dysk SSD w moim komputerze, zobaczymy jak wypadnie w porównaniu z pozostałymi dyskami. Dla mnie Plex Store jest już sprawdzoną marką, ponieważ ten dysk M5S sprawuje się bardzo dobrze, mam tam system, mam tam programy i póki co nie było z nim żadnych problemów. Mam nadzieję, że podobnie będzie z nowszą generacją. Ceny tego dysku w różnych pojemnościach sprawdzicie sobie w opisie filmu, a teraz rozpoczynamy. Ok, przed nami dysk Plex Store'a z serii M6S, czyli nowa seria dysków SSD. Mamy tutaj pojemność 128 GB. Dostępne są także większe wersje. Dysk podłączamy oczywiście poprzez łącze SATA i jego maksymalny transfer to 6 GB na sekundę. Jest to dysk o rozmiarze 2,5 cala, jak zresztą wszystkie dyski SSD na SATA. Z tyłu mamy jeszcze takie podstawowe informacje oraz tabeleczkę podającą tutaj dostępne rozmiary. Mamy też 256 GB oraz 512 GB. Mamy tutaj też podaną wielkość pamięci cache. W tym modelu wynosi 256 MB DDR3, na przykład w tej najwyższej już jest trzykrotnie wyższa. I macie też tabelkę z prędkościami odczytów zapisów. Ale to jest oczywiście to, co podaje producent. Ja zrobię własne testy i zobaczycie, jak to wyjdzie w praktyce już w takich warunkach domowych. Odporność mechaniczna tego dysku jest bardzo duża, ponieważ te dyski nie mają w sobie żadnych części ruchomych, więc nawet jakby przypadkiem taki dysk nam spadł, czy czymś w niego walniemy, po prostu nic nie powinno się stać. Żywotność 1,5 miliona godzin, czyli mit, że dyski SSD mają niską żywotność, jest wyssany z palca, może pierwsze generacje faktycznie zawodziły, natomiast im dalej idziemy w las, tym jest lepiej. Myślę, że te nowe dyski już są naprawdę dużo bardziej niezawodne niż modele sprzed kilku lat. Temperatura operacyjna do 70 stopni, czyli możemy mieć w komputerze naprawdę gorąco i ten dysk sobie bez problemu będzie pracował. Waga 70 gram oraz wymiary dysku, więc do laptopa też powinien się zmieścić. Oczywiście działa na systemach operacyjnych Windows, Linux, Mac. Mamy też system zapisu plików, czyli popularne FAT32, NTFS oraz kilka innych. Gwarancja w tym przypadku jest 3-letnia. Chyba tych dysków z serii Pro jest 5-letnia, jeśli dobrze pamiętam, bo to jest taka, powiedzmy, podstawowa wersja do użytku domowego. Mamy też troszeczkę lepszą wersję tego dysku. No i moi drodzy, tutaj nie będzie za dużo co oglądać. Mamy instrukcję i mamy sam dysk, który jest podobnie wykonany jak model M5. To jest bardzo fajne i bardzo ważne. Część producentów robi obudowy z plastiku. A zobaczcie, Plex Store robi je z aluminium, co oczywiście jest i bardziej eleganckie, dysk wygląda fajnie i też jest to po prostu wytrzymalsze, trwalsze. Jak widzicie, jest to takie szczotkowane aluminium, mamy logo Plex Store'a, logo M6S, mamy złącze na transfer danych, na zasilanie i od spodu też parametry tego dysku, czyli model i pojemność. Dysk, jak widzicie, jest cienki. Wydaje mi się, że cieńszy od wersji M5S, którą mam, czyli dysk tej grubości przypasuje bez problemu i do komputera stacjonarnego, i do laptopa. A jeśli chodzi o laptopy, jak pamiętacie z mojego poradnika o ulepszaniu laptopa, warto naprawdę wyjąć sobie dysk mechaniczny z laptopa, wsadzić sobie SSD-ka, ponieważ prędkość samego działania systemu, nawet jeśli to jest stary laptop, nawet jeśli to jest laptop na przykład na XP-ku, to i tak prędkość działania będzie nieporównywalnie wyższa. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o taki szybki rzut oka na ten dysk. Jak widzicie, wykonany jest naprawdę solidnie, a teraz będziemy sprawdzać sobie w testach jego parametry pracy. I za jakiś czas wracam do Was z recenzją z wynikami tych testów. Pamiętajcie, że ceny tych dysków sprawdzicie sobie w opisie filmu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!